Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic Mroczne Tajemnice. No i już tutaj patrzę, czy przypadkiem zebrałem taki item, który powinienem, czy nie, koniec końców, bo nie pamiętam. I okazuje się, że go zebrałem, dobra. Więc pół biedy. Szkoda, że ja zeszło się ten piekielny łuk niestety, bo byłaby to dość fajna sprawa. No ale cóż, 14 zręczności z dupy nie wezmę. A raczej się nie zanosi, żebym szczególnie ją póki co podnosił. Pewnie w drugim rozdziale dopiero ten łuk założymy. No ale cóż, najpewniej już na dzisiaj wejdziemy w drugi rozdział. Bo ja dzisiaj zdążę, bo jest 23, więc mogę nawet nie zdążyć dzisiaj tego zrobić, no ale cóż. I właściwie jeszcze przed początkiem drugiego rozdziału chciałbym się udać do obozu fanatyków. Ponieważ tam jeszcze parę spraw nie zostało wyjaśnionych. A także myślę nad tym, czy nie udać by się przypadkiem na ziemię orków i nie poszukać jakichś sekretów, czegoś takiego. Mogłoby być coś ciekawe, ale no nie wiem właściwie. Chyba raczej nie. To może być nudne, szczerze powiedziawszy, a i dla mnie, i dla was. Ani was, ani siebie nie zamierzam też także nudzić. Zwłaszcza z uwagi na wcale niewczesną porę. To mogę co leżę na tej drodze, nie mam pojęcia właściwie. Zębacz? Powiedzcie, że one mnie gonią. Powiedzcie, że one mnie nie 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 gonią. I zaraz będzie kopciup. No właśnie, kopciup. O Jezus, nie chcę z tobą walczyć. Daruj życie. Zemszczę się, kuźwa. Ja się zemszczę. Zobaczysz, ty durny zębaczu. Tylko więcej siły nabiję. Ja ci wsadzę w dupę. Ach, nie czuję, jak rymuje. I mi się wydaje, że nie czuł ten zębacz, tak właściwie tam, że to jest ważniejsza sprawa. No, nie wiem dlaczego. No cóż, mi się wydaje, że chyba jednak pójdę na okrągło, ponieważ te zębacze raz nas chwytają, raz nie. A nie chcę mi się iść zupełnie naokoło obok nowego obozu, bo to może za dużo czasu zająć. W ogóle ten most jest dość zbugowany, bo często znika jego środek, nie wiem dlaczego. No cóż. O, tak właśnie przejdziemy naokoło sobie. Hop, siup, nawet nie musiałem używać trika. Będzie tak przeżył, hura. Hip, hip, hura. Dla wytrzymałości bezimiennego bohatera. No a cóż. Ruszamy naprzód. Zauważyłem, że ostatnio często mnie zauważyłem, albo ale cóż, no to do zobaczenia, to chcięcie, hejka i tak dalej. No i właściwie idziemy do obozu fanatyków, jak mówiłem wcześniej. I tu mamy Artoriusa. Zapomnijmy o tym, nie... To nie mój problem. Zauważyłem, że będzie miał misję dla nas, ale raczej nie ma. Sword. Zapomnijmy o tym, nie można polegać. Sword. O, zjadowcy sekty Kaloma nie wrócą już. Zjadowcy sekty nie wrócą już do Kaloma. Dokładnie. Nie żyją? Nie, tańczą kankana i zajadają ścierwojady. Ja się poważnie pytam. Tak, nie żyją. Jakże, miło to słyszeć. Masz tu trochę rudy. Dzięki, bro. Ciekawe mnie, czy wreszcie będę miał misję od tego od Artoriusa? Nie będę miał póki co. Grałem w tym obozie, czy jakieś inne zadania? Hej, stary! Okej, okay. Czy może kim jesteś, to może jakiegoś questa mi dasz? Kim jesteś? Jestem Algier, zarządca żywnością, której swoją drogą za wiele nie mamy. A jeśli masz dość rudy, możesz dostać coś z mojego asortymentu. Okej, okay. Pokaż mi swoje towary. Niestety, nasi myśliwi nie śpieszą się zbytnio, przez co mój asortyment nie jest zbyt imponujący. Pff, nie mam go wcale, bo cię... No, pokonałem. Dobra. Zagadałem tylko są po to, żeby zobaczyć, czy masz jakieś misje, ale nie masz. Kora może jakieś misje ma? Nie za bardzo. Od niego nie wiem, czy my nie dostaliśmy questa. Powinniśmy chyba. No ale cóż, może to w innym rozdziale będzie dopiero. Może Tadny jakiegoś questa ma? Hej, stary! Niestety nie. A więc raczej nikt nie będzie miał żadnej misji dla nas. Ty wątpię. Ty masz niby imię. Może zapomnij. Ale nie ma żadnej kwestii normalnej, więc pewnie jesteś po prostu zwykłym NPC-em z imieniem. Ciekawe, czy w ogóle szefa jakieś będzie miał dla nas misję. Zapomnij. Niestety też nie, a to dupa trochę. Czyli po części przynajmniej tylko dać jedną misję, więc co? Pies to walił, szczerze powiedziawszy. Że tak się ujmę. Ostatnio często mówię, pies to jebał i małe suszki, też nie wiem dlaczego. Ten tekst jakoś mi się wyraźnie wbił w pamięć. Fiu! Wyciąłem to, ponieważ myślałem, że zębacze będą sprawiać problemy. Ale jednak nie ruszyły za mną w pogoń. Ciekawostka. Dopiero moja pierwsza próba była przejścia tam, więc no cóż, dość szczęśliwie się wyładło mi. Ciekawe, Kawaldor, czy w ogóle wiesz coś na temat tego gościa, który mieszkał u ciebie za chatą? Zapomnij.
Pewnie wiesz sporo, to szczegół. Pokaż mi swój. Towarów pewnie nie masz, a jednak masz. Ciekawostka. My tylko, że cię pobiłem ostatnio, to masz towary. Ciekawostka. Drzwi. Siup. I w ogóle się ma kret. Mnie cię interesować. Mam coś dla ciebie. Pokaż. Spójrz jeszcze raz. To... Za mało? Da fuk? Co ja miałem nim przynieść się mu? Skóra wilka w ilości 13. A, bo czas się skończył, okej. Okay. Nie mam skór wilka tak naprawdę. Gdzie to są pozostałych najpewniej? Mi się wydaje, że mam więcej niż 13 skór wilka. Mam 52. Na pewno za mało kret? No dobra. Czego potrzebujesz? Gdy będziesz miał dostateczną ilość towarów. Zobaczymy, co mam tu zleciłeś, panie Kert. Trudne. Próbuj się z 3. No problem, bro. Mam coś dla ciebie. Przestałek spało. Pokaż. Dobrze. Miło. Oto twoje. Przyda się na pewno. Co sam ostatnio czego kupujesz? Trudne gdy questy. Będziesz miał dostateczną... Rybów się z franie żałuję, bo mam ich na tyle dużo, że mogłem zrobić z 30 ulumulu. Fajna logicznie ostwora, bro. Co ty tak dziwny jesteś z tym? Mam coś dla ciebie. Pokaż. Dobrze. Zawsze jakiś eks więcej. Zresztą teraz będzie chciało od nas. Gdy będziesz miał... Czego teraz chcesz, milordzie? Znowu logicznie ostwora? Ty tylko będziesz to chciał? Zacznij w ogóle tych rogów jeszcze. Bo parę będę musiał zostawić oczywiście dla moich własnych potrzeb. Rogi cieniu stwora. Gdzie one w ogóle są? O, tu są. 84, tak! Zwłaszcza, że w grze normalnie jest 15 cieniu stworów, może góra. Mam coś dla ciebie. W normalnej to wątpię, żeby chociaż 5 było. Czego potrzebuję? Daj jeszcze jedno zadanie, resztę nie będę się chciał patrzeć. Na pewno nie na wizji bynajmniej. Znowu róg cieniu stwora, gościu, to ty masz na temat tych rogów. Pokaż, dobrze. Dobra, pies cię walił, nie jesteś w stopki, co tu więcej gadać. Jakieś tam 1000 eks posiadę robiliśmy, może i więcej. Mi się wydaje, że jakieś... Nie no, jakieś więcej 1000 byłby. Jeszcze tylko 10 tysięcy przed nami. Jestem ciekaw, czy naprawdę z tym ekstrem na niższym poziomie, że łatwiej poziom wbić jest prawda, czy nie. Jeżeli jest prawda, to znaczy, że pewnie na łatwym poziomie się mieli coś około 21 czy 22 levela. Troszkę przeginam, ale pewnie z 18 już by było mniej więcej. Ale nie lubili 18, więc wolałem troszkę pomarzyć, że 21. No ale cóż, ogólnie przechodzenie właśnie z tajemnic na poziomie łatwym jest trochę takie... Czy ja wiem, czy bez sensu, może nie. Jest takie bardziej... trochę... Nie jest złym pomysłem naprawdę, ale nie jest jakiś super ciekawy. Ponieważ podobno poziom łatwy jest mniej więcej takim poziomie jak zwykły gothic, tylko oczywiście no, są ci pradawni i tak dalej, więc misje są troszkę trudniejsze niż normalne gothiku niektóre. No ale nie jest to wyzwanie na poziomie przejścia gothica normalnego. Ale na normalnym to już jest wyzwanie dużo wyższe, bo jest to wyzwanie mniej więcej z tego co słyszałem od niektórych. Mniej więcej dwa razy trudniejsze od normalnego gothica. No a trudny poziom to już jest taki, powiedzmy, poziom, który przechodzi może 1 na 100 graczy. Może i rzadziej. Więc jak go przejdziemy, będę mógł czuć się trochę wyjątkowy. Jej! Wyjątkowy silverek. Właśnie po co tu powiem tego bossu? Ktoś mi to powie? Nie mam pojęcia. No ale cóż, właściwie teraz myślę, co jeszcze mogę zrobić, bo już... Ten drugi rozdział, czas go wreszcie wystartować chyba ludziska. Bo jak patrzyłem, większość zadań, które mam do wykonania, z tego co mi pisaliście, których jeszcze nie wykonałem, są podobno jeszcze trudniejsze od tych, które mam tutaj, a nie daję sobie większości z nimi rady. Są zadania podobno z jakimś szukaniem miecza, ale to trzeba było pokonać potwory, to znaczy pokonać się w czwartym rozdziale. Jakieś tam zadania ze smokami i tak dalej, ja to trzeba wykończyć questy od pradawnych. Ja nawet nic nie robię potworom, które bronią drogi do pradawnych, nie wiem co samych pradawnych. Albo o potworach, które są, no zresztą nie będę tutaj spoilerował. Że są jeszcze questy, powiedzmy, jakieś tam związane z jakimś właśnie pokonywaniem zębaczy i tak dalej, to też nie mam najmniejszych szans. Więc naprawdę nie wiem, co ja mam właściwie robić. Co to mi tylko do pobicia ten obóz na bagnie. No i wprawdzie to koniec tego rozdziału. Trochę tak będzie ciekawie, jak zakończymy ten rozdział wreszcie. Wreszcie będzie początek drugiego rozdziału. 57 podejrzeń odcinków? Chyba tak. To chyba... nawet... Niezły wynik na skończenie pierwszego rozdziału, czy nie? Biorąc pod uwagę to, że pewnie jakbyśmy grali w normalnego gothica, to pewnie skończyłbym pierwszy rozdział na mniej więcej odcinku... 15, 20? Jakoś tak. A! Jeszcze jedno zadanie dostało, faktycznie, jeszcze jedno zadanie.
To jest dość ciekawa sprawa. Bo owe zadanie otrzymamy od Fiska. Normalnie tego questa byśmy nie mogli zrobić, ponieważ, znaczy no, w moim przypadku byśmy nie mogli zrobić, ponieważ ja puściłem Mordraga wolno do nowego obozu, ale jako, że go pobiłem w nowym obozie, to gra to policzyła, jakbym go pobił wcześniej i z tego powodu dało mi taki efekt, gdybym pobił Mordraga i nie dopuścił do tego, żeby zaprowadził mnie do nowego obozu, tylko pobił go jeszcze po drodze. Co dało coś takiego, że teraz Fisk ma dla nas misję. Hej, ty! Mordrag był jednym z moich najlepszych dostawców, ty głupcze! Jeśli chcesz zostać członkiem tego obozu, na mój głos nie masz co liczyć! Fuck you! Uspokandujesz pewnych magnatów, to rozgniecie ten dowie. Uspokój się, może mogę ci jakoś to nagrodzić. Może mogę ci to jakoś wynagrodzić. Wątpię, żeby ci się udało. No, chyba, że znajdziesz dla mnie nowy kontakt w nowym obozie. Nowy kontakt w nowym obozie, ciekawostka. Przecież mówiłem, że nie wydaje mi się, żeby udało ci się tego dokonać. Tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Handlujesz przedmiotami, które należały do magnatów. Założę się, że to chętnie się dowie. Nawet nie próbuj, kolego. Pewnie masz rację. To pocałuj mnie w tysię. Dokładnie. Póki co oleniamy tę misję jednak jeszcze. Chociaż nie no, będę się wykonać czego chcę czy nie chcę, więc cięcie na sekundę. Surowiska nie pamiętam co się działo, bo ponieważ musiałem zrobić dłuższe cięcie. Ale dowiedziałem się tego co chciałem z waszej wiadomości. Pokaż mi swoje. Mam tu ty... Nie dokładnie tego. Chciałem tutaj mapę właśnie kolonii. Od tego cyrka, ponieważ jej nie mam. Oraz dowiedziałem się tego, że mogę jeszcze dwa zadania wykonać. Jedno z nich już chwilę temu pokazywałem wam, ale nie wiedziałem właśnie czemu nie mogę go wykonać z jakiegoś powodu. Bo pierścień ma dwa genialne pierścień, nie pamiętam skąd go mamy nawet. Ale już wiem dlaczego nie mogę go wykonać. Natomiast jeżeli chodzi o drugie zadanie, i dam ci pręt i wal ode mnie, jestem się troszkę jakichś temów. Bo ty każdy ten jest potrzebny, masz pręty dwa i się czepiaj. Zgubiłem wątek. Dwa zadania. Pierwszy jest ten Fisk, drugie jest zadanie związane z obozem fanatyków. I wiem, czemu nie mogłem wziąć tego questa, tylko jest głupotę zrobiłem dużą. No ale nic nie poradzę. Hej! Marny! Dobra, dobra. Zmieniłem. Ale od... Dobra, bierzesz się ciebie grudy. Koniec końców, niech ci, może ci się przyda. To bogactwo, 10 bryłek. Dałem ci koniec końców już z litości teraz niż... Nawet po to, żeby mi bałeś ciebie czy coś. To jest litość, człowieku. Ja mam w ogóle brek rudy. To są moje bryłki. Moje bryłnie. Gdzie są bryłnie? O, 4000. To jest tylko na jedną miksturę z rudy najwyższej klasy. Chciałem mieć przynajmniej na 4 takie miksturki na start. Więc będę się trochę pohandlować z tym kupcem od przemytników, ale no, jeszcze do drugiego rozdziału chwili nam brakuje. W kolejnym odcinku będę chciał właśnie omówić takie rzeczy na temat tego, czemu i jak do jakiego obozu chcę dołączyć. I potem wylosujemy się, do którego dołączę. A więc będzie taka ciekawostka. Będę właśnie mówił o plusach i minusach dołączenia do jakiegoś obozu oraz o możliwościach nowych i tak dalej właśnie po dołączeniu do takiego obozu. O, tu jakaś roślinka jest, twardzień. Teraz naszym celem jest obóz fanatyków, w którym tak wiem, w temu byliśmy, no ale ja nic nie poradzę, że mam... o tej godzinie małe problemy z myśleniem i że tak powiedziałem głośno. No a to niestety nie moja wina, ponieważ cóż, jest późna godzina, jak widzicie, 20:30. No ale niestety wcześniej nie mogłem nagrywać z tego powodu, że tak. Najpierw miałem taki problem, że no wiadomo, szkoła, czyż nie? Potem jak nagrałem pierwszą sesję, to było rano, te poprzednie odcinki nagrywałem rano, dzisiaj. Czyli rano, po szkole powiedzmy. No i ludziska... Był taki problem, że musiałem te filmy przekonwertować, prawda? Tylko, że mogłem już nagrać to wcześniej, bo już godzinę temu by przekonwertowała na dwie. No ale niestety, kurde, miałem do roboty rzeczy. Z tego powodu też musiałem robić to cięcie teraz, które było chwilę temu, które dla was trwało chwilę, nie wiem, od około 30 minut właśnie trwało. Więc cóż. Dobra, tu jest nasz kolega, to właśnie się nazywa Alatarius, którym zabraliśmy miecz, więc teraz ćwicz rękami samymi. Jestem członkiem waszego obozu. Możesz mnie czegoś nauczyć? Skąd mam wiedzieć, czy nie wykorzystasz tej wiedzy przeciwko nam? A ty dalej swoje. Upam tylko Xordowi i Kolisowi. Niektórzy nigdy. Co mam zrobić? Dokładnie. Szar, ten mały Spinsy, ukradł moją kuszę. Siedział bezczelnie ulotny. Znać tę mędę i odzyskaj moją kuszę. Znalazłem, ja tę kuszę mam.
Mogę ci ją oddać? Nie mogę. A to ci ciekawostka. Myślałem, że już będę mógł. Czyli czeka mnie jeszcze jedna. O Jezus. Czyli czeka mnie pójście teraz do nowego obozu, żeby wykonać misję dla Fiska. Tom z tym nowym przemytnikiem dla niego. Potem znów będę musiał jak idiota zapieprzyć do starego obozu. Tylko po to, żeby się dowiedzieć od szata, że mam tą kuszę znaleźć, tylko że mam ją w plecaku. A potem znowu jeszcze raz. Tutaj. Czyli te miejsce dwie to trzy razy. A też będę wycinał, ponieważ no ja po prostu nie. No po prostu nie wytrzymię. Pokazywać to samo wam trzy razy, to już i was zmęczy i mnie. Mam drogę. W jednym odcinku, więc to już w ogóle me gusta. Ale ten odcinek będzie dość długi, ponieważ chcę właśnie w tym odcinku ludziska. Czyli w... nie. Chcę zrobić tak, żeby w tym odcinku, czyli żeby w kolejnym odcinku już mógł opowiedzieć właśnie na temat tych obozów wszystkich, a nie w tym opowiadać właśnie o tych obozach. Żeby było podsumowanie, że na tym odcinku właśnie opowiadam o obozach i wybieramy obóz. Ten odcinek powinien być dość krótki, tak mi się wydaje. A ten będzie wręcz przeciwnie dość długi. Ogólnie też była właśnie taka skarga ludziska, że te odcinki Gotika są takie długie, a na przykład Warbanda są krótkie. Ja to nic nie poradzę. Nagrałem takie odcinki, jakie mi się po prostu podoba. Naprawdę. Nagrałem tyle, ile sądzę, że kończy się dany temat. Mountain Blade, powiedzmy, o, obrygam scenę 10 minut, to akurat no, warto zakończyć odcinek, czyż nie? W kolejnym odcinku na przykład zatkujemy tego Lorda, czyż nie? A tutaj mamy inną logikę, na przykład robię questa, które trwają dłużej w Gothicu niż walki w Mountain Blade. No chyba, że mowa tutaj o walkach na niektórych modach, które na przykład są 5000 na 5000, które potrafią ciągnąć nawet i 1,5 godziny jedna. Ale to już są przypadki, które nas aktualnie nie interesują za bardzo, więc nie mam tu do nich porównywać. I też taka ciekawostka, że dowiedziałem się, co trzeba zrobić, żeby Aragorn właśnie nam chciał nas nauczyć ostrzenia broni. Niestety on po prostu zagadł nas w pewnym momencie, taki jest taki, powiedzmy, nie wiem, problem z Aragornem. Chyba to jest w drugim rozdziale, dopiero będziemy mogli z nim na ten temat pokazać właśnie, żeby nauczyć się ostrzenia broni. I Aragorn będzie od nas chciał, ludziska, żebyśmy dali mu płytki pozarczy, na szczęście nie mamy. Normalnie moglibyśmy je zdobyć dopiero w czwartym rozdziale, gdybyśmy nie mieli ich z wieżym gieł. Więc to jest dość problematyczne tak naprawdę. Co w ogóle tu wbiegłem, miałem znaleźć tutaj typa pewnego, który będzie nowym paserem dla Fiska. Tylko gdy ja pamiętam, gdzie ten typ w ogóle jest. Bo robiłem tą misję ostatnio z 5 lat temu, już tam 4, więc no cóż, mam prawo nie pamiętać. No może mi powiecie, że nie mam, to wtedy nie wiem, bo was pokryzę was normalnie. Znaczy to nie był batch. To był Clean? Wątpię, żeby to był Clean. Chociaż Clean jest ciekawym człowiekiem. To właściwie był Master? Mogę ci pokazać. A, Master może nauczyć akrobatyki, ale póki co jej nie potrzebuje. Jeszcze nie mam mikstury z rudy, więc punktów nauki mi brakuje póki co. Ale który to typ miał ten? Ajajaj, ktoś mi to pisał też przy tym, który to ty był. Ajajajajaj, dajcie mi sekundę. Ciekawe, wy tego nie widzicie, ale zbędowało mi się. Także w prawym górnym rogu mam napis YouTube i w ogóle tam cały rok na prawy, nie, przepraszam, lewy narożnik właśnie przeglądarki z otwartym YouTube'em w tle. No ale cóż. Chociaż nie wiem, czy to będzie właśnie widoczne na nagraniu, czy nie. Liczę, że nie będzie widoczne, ponieważ Fraps niestety nie wychwytuje takich rzeczy. Albo niestety. A gość tu był jakiś na S, pamiętam. Przypomniało mi się. No, a przeczytałem tu na PW, ale to szczegół. Tego nie musicie wiedzieć. Jestem ciekaw w ogóle, gdzie ten gościu jest tak naprawdę. Pewnie masz rację. Kurde, gdzie ten gościu jest w ogóle? Szarki powinien być gdzieś tutaj, z tego co przeczytałem. Tylko gdzie dokładnie takie pytanie podstawowe za 50 punktów? Jest krzykarz, nasz kolega z dawnych dziejów. Ale gdzie jest Szarki? To w ogóle kto to jest? Homer, siema Homer. Zapomnijmy o... Z Tamą wszystko w porządku? Mocna jak skała, nic jej nie... Ale gdzie jest ten Szarki cały? No kurde, no nie będę poświęcał pół odcinka, żeby go znaleźć. Gdzie on może być? Mam tylko jedną rzecz, powiedzmy, portretową. Z pamięci pamiętam, że on jest murzynem. Nic więcej. Oj, Szarki, dobra, znaleźliśmy cię wreszcie. Hej, stary! Fisk ze starego obozu szuka nowego partnera do interesów. A dlaczego mówisz o tym właśnie mnie? Bo tak pamiętam, że cię właśnie kończyło zadanie. Możliwości zarobienia paru bryłek rudy. Czemu nie? Powiedz Fiskowi, że... Po co mi handel z tobą niby? Pobijałem cię po to, żeby nie musieć z tą handlować.
Silverek, człowiek skurwiel. Jeszcze poza tym, że ten, że właśnie tutaj ten kowal Argorn może nas nauczyć kowalstwa pierwszego poziomu, to nie jestem pewien, czy przypadkiem tylko nie on, nie jestem pewien, czy kowale także to mogą, może nas nauczyć też kowalstwa drugiego poziomu, a także i, ja tak to nazwę, że trzeciego, chyba jako jedyny właśnie kowal można nauczyć takiego najwyższego stopnia kowalstwa, bo kowali jest tak naprawdę w tej grze niewiele. Jest ten na S, który jest w zamku w starym obozie. Jest Stone z obozu przy kopalni. Właśnie Argorn tutaj mieszkający. Jest nim też ten wąż, który jest w kopalni. Ale chyba kowalem nie są bardziej jest po prostu tym. No gościem od przytapiania, nie jakoś to nie nazywa taki gościu. Płatnerz? Nie, czy nie. Płatnerz to jest od zbroi. Kurde, nie mam pojęcia jak on się nazywa. No powiedzmy, że jakiś rodzaj rzemieślnictwa. Przetapiar, a nie mam pojęcia. Jak zwał, tak zwał. No ciekawe jest, że to potwór praktycznie w tym dotyku już nie ma w tym momencie, bo większość potworów żeśmy wytłukli. Jak widzicie, zwłaszcza główne drogi są praktycznie bezpieczne. Znaczy dokładnie jest coś takiego. Wytłukliśmy większość bezpiecznych miejsc, na przykład też takiego jak tereny orków, a które są dalej cholernie niebezpieczne. Ale w ogóle powiem wam też, że czuć ten klimat. Tutaj idąc sobie tutaj, powiedzmy, widzimy jakieś goblinki, jakieś tam topielce, góra, szczury. Takie niegroźne tereny, czy nie? Tutaj żyją też ludzie, jakby co można spotkać tutaj całkiem dużo. I te tereny wyglądają na faktycznie bezpieczne. Ale jak pójdziemy jednak tam na te tereny orków, gdzie jest masa jakichś zębaczy, większych zębaczy, spruwaczy, orków i tak dalej. I jeszcze taka atmosfera tam panuje, właśnie taka ciągłego zagrożenia, pełno szkieletów, cieniosworów i tak dalej, to tam czuć tą zmianę klimatu. To jest taki spokojny świat, taki pełen barw i tak dalej, a tam jest taki, kurde, mocny, twardy, klimatyczny świat, tylko naprawdę można przestraszyć się to nie za bardzo, ale chodzi mi o to, że można naprawdę w nim poczuć ten taki klimat takiego zagrożenia ciągłego, że tam jest naprawdę niebezpiecznie, tam się nie warto zapuszczać, te orkowe psy i tak dalej. Tu mamy wilki, tam mamy orkowe psy. Tu mamy co najwyżej zębacze, tylko w groźnych miejscach. Tam mamy rozpruwacze i te jeszcze większe, kąsacze czy jakoś tak. Tutaj mamy ludzi, tam mamy orków. Czyli taki w ogóle inny, no inny po prostu poziom takiego zagrożenia zupełnie. To jest dość ciekawe. I też w ogóle zastanawiam się, po co jest fosa wokół starego obozu, skoro nie ma w niej wody. To jest serio zastanawiające jak dla mnie. Nie wiem, czy twórcy planowali tutaj jakąś, nie wiem. Po prostu jest uspana górka, dlatego taka fosa powstała. Nawet to jak fosa, nie jak uspana górka, bo jest powiedzmy teren wysoki, płaski, wysoki, więc chyba bez sensu to jak dla mnie, no ale cóż. Tutaj w tym obozie musimy pogadać z Fiskiem, ale także musimy pogadać tym całym szatem, więc pójdźmy lepiej w tą stronę. I szata się pozbądźmy. Szata, pozbądźmy się. Zabierzmy naszą kuszę, którą mi tak mamy w plecaku, ale to szczegół. Jesus Christ. Chodź tutaj, Shrat. No do... Przyszedłem po... Dokładnie. Ha? Jaką kuszę? Już ty wiesz jaką. Dokładnie. Ale ja jej nie mam. Kto mają ma? Katy. Strażnik ze starego obozu. Czemu? Moją zabrałem już wcześniej. Przegrałem w zakładzie. Ja chciałem ją tylko pożyczyć i oddać, ale Atariusa wygnali. Więc nie miałam jak mu oddać. Jak to już znali? Tym razem nie spod... Dziękuję, bezimienny. Lepiej nie mieszaj w rośniącego. A teraz zamknij mordę i odejdź za nim. Ale nie chciałbym być w jego skórze. To się nie fuks. Wygrałeś, brawo. A to twoja ruda. Zgodnie z umową. Wygrałem, nie mam pojęcia co chodzi w ogóle. No sprawie. Dobra. I pewnie masz pewną kuszę. Skąd to wiesz? Od pewnego nowicjusza uzależnionego od hazardu. Nie zgadnę. Szrat. Dokładnie. Tak, mam tą jego kuszę, ale wątpię, by taki warchoł mógł mieć taką niezłą broń. Dokładnie. Na pewno ją zwinął. Rozumiem, że chcesz ją odzyskać. Tak. Powiedzmy, że pewien znajomy już się za nią stoi. Dokładnie. Dobra, dam ci ją. Tak po prostu. Ależ skąd? Wyzwij kogoś na pojęcie. A kogo dokładnie? Myślę, że Gorhanis będzie od... Dobra, kiedy go pokonam? Tak też i będzie. Powodzenia. Wiecie co? Ten odcinek jest bardzo długi, więc on dobrze czas na zakończenie go. A więc hejka. This video is part of the Way Movement. A career path in video sponsored by TGN. To learn more, visit tgn.tv.